Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19, przede wszystkim, oczywiście 19, tak, bo już chciałem 22 powiedzieć, ale nie, to jest 19, stara, poczciwa. Znaczy, no, stara, no, trochę lat już ma, ale, no dobra. No i dzisiaj oczywiście tutaj rozlewam gnojowice na moim... Na moim nowym polu, bo na polu numer 6. Oczywiście dzisiaj klasika zapiąłem do beczki, no bo nie chciałem znowu się bawić Fendem. I też na odwrót, też nie chciałem się znowu John Deere'em bawić. Oczywiście dawka 14 metrów sześciennych. No, automatycznie sobie gra dostosuje tą dawkę, ile potrzeba. No i rozlewam tutaj gnojowice, tutaj zaraz już od razu masy sieje. Tutaj zostawiam ten przejazd na później. Bo ja nie chcę tutaj mieć... jak to się mówi? Konfrontacji z Masajem Małowitek, który pod górkę podjeżdża. Pole numer 16 też jest siane już soją, więc kolejny odcinek to są żniwa. Ostatnie można powiedzieć normalne żniwa. I teraz poczekam chyba, aż on przejedzie tym Masajem, chociaż on trochę będzie jechał zanim tam dojedzie. Więc chyba zrobię tak, jak teraz. Że wjadę sobie tu, tylko żeby w słup nie zahaczyć. Włączyć beczkę. O, ale ja... Aha, bo tym przez jest tak zrobiony. No i może całe rozleję, może nie. A nie, bo tu już jest nawierzone, więc to będzie przerywać. Więc trochę słabo to gnojowica będzie wyglądać, ale no, nie mam lepszego pomysłu. A tutaj będziemy włączać i wyłączać, żeby oszczędzić gnojowicę trochę. Też w teorii... W teorii nie muszę oszczędzać gnojowicy, no bo mam jej pełny den. Pełny, jak to się mówi? Nie pojemnik, tylko... A pomniałem, jak to się mówi. Zbiornik, o, na gnojowicę. Właśnie. Tu Fendo od ostatniego odcinka stoi. Nie ściągają go na podwórko, no bo nie było czasu. I teraz chyba lepiej będzie z górki zjechać mi, niż jechać tym przejazdem. Taki jest plan. Lepiej zrobić ten trójkąt, co tutaj jest, niż jechać tutaj tym długim przejazdem. Bo i tak mi nie star- bo i tak mi starczy tylko winowic na ten trójkąt, więc... No i nie dość, że w dzisiejszym odcinku będzie gnojowica rozlana. No to jeszcze będzie... To jeszcze będzie zasiane pole, tak? Więc na spokojnie, fajnie wyjdzie. Fajnie, no. Złapie beczka? Złapała. Masz się odebrane połączenie w aplikacji Messenger? Kto do mnie dzwonił? A, ten, baran. Jak tu się świeci to? I jak się świeci tak gnojowica fajnie? Znaczy, no ja wiedziałem o tym, ale no, nie mówiłem na głos. No fajnie to w ogóle wygląda tak na orany. Właśnie na orany teksturze bardzo ładnie mi się zawsze gnojowica podoba, bo tak fajnie wygląda. No jest taka zielona jakby. Każdy, że jakby takie gluty jakieś zgniłe były. Wiem, że to może jest trochę złe określenie, jakby zgniłe gluty, ale... Ale widać, że jakby tam jakie glony tam pływały, co nie? Nie no, powiem wam, że 19 ma dużo lepsze tekstury niż 22, bo 22 gnojowicy w ogóle nie widać. Nie wiem, czy na orce widać, czy nie. Nie pamiętam. Ale na ściernisku też nie widać. A, to już jest pusto. No i dobra, teraz muszę grzać po gnojowicy. Przejadę, tak na styk tutaj widzę, że przejadę jakoś. Dobra, i teraz... no nie rolnictwo precyzyjne, mnie interesuje mapa. O, tak to wygląda. Tu jest kółko zrobione i tu też jest kółko zrobione. Więc oni do końca odcinka będą sobie walczyć z tą... akcją siebie. No bo nic innego nie mam, a po odcinku wiadomo, będę czas przewijał. I w kolejnym odcinku będą żniwa, ostatnie żniwa.
To jest w sumie ostatni normalny siew, że na każdym polu jest innego, bo w kolejnym sezonie będzie wszystko soją, więc... Więc po żniwach będzie znowu aż tak gnojowica wylana. I po prostu ile się będzie dało tej gnojowicy wylać, tyle wyleje, tak? Ile będę mógł, tyle wyleje gnojowicy i tyle. A gnojowicy mam jeszcze teraz w tym momencie 740 litrów. Tysięcy oczywiście. No i w przyszłym sezonie będę ostatnią gnojowicę wylewał, czyli 800 tysięcy litrów będę wylewał na najbliższe pole, jakie się da. Czyli to długie tutaj koło gospy prawdopodobnie będę rozlewał, bo tutaj najszybciej gnojowicę będzie mi wylać. I na prawdopodobnie całe pole powinno mi starczyć. A jak nie, no to trudno. Bo i tak po tych kolejnych żniwach sojowych już jest zakończenie. No mówię, to jest ostatni sezon, przedostatni sezon. Można powiedzieć, że to jest przedostatni sezon tej, na tej mapie. No bo już mam wszystkie pola, jak widać. To jest przedostatni sezon na mapie. I teraz będzie po żniwach w sumie ostatnie siewy będą wiosenne. Więc będzie co wylewać tej gnojowicy. No 34 500. Tutaj John Deere sobie stoi z przyczepą. No i z kiszonką sobie. I niech sobie tak stoi. Bo ja bym chciał. O właśnie, tego siana nie uda mi się całego zużyć i słomy. Bo strasznie dużo. Mało krów mam. Mam tylko 80. Jakbym miał tak ze 180 krów, to wtedy jestem w stanie to zużyć jakoś. A tak przy 80, no to tylko 22 tony TMR-ów sypują. Więc całą przyczepę mam na pół roku? Jakoś chyba tak. Że przyczepę mam chyba na pół roku. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny, czy przyczepa faktycznie na pół roku starcza. Chodzi taka duża od ciężarówki. No bo teraz za żniwce muszą być puste przyczepy i będę tylko fendem sobie woził. Bo fend miał być do TMR-u. No wiadomo, na zimę muszę mieć ciężarówkę, bo żeby to szybko wywieźć. I teraz zimowej sprzedaży nie będę robił odcinka. No bo mi się nie opłaca. No bo to samo, jak mogę zrobić to wszystko w ostatnim odcinku, czyli sprzedaż. Czy sprzedaż chyba w formie timelapse'a sobie zrobię. Tej soi, bo trochę jej będzie. Czyli sprzedaż, no i... Potem wiadomo, że będzie głos, jak będę sprzedawał maszyny. Więc tak myślę, że tak jakoś w miarę fajnie to zrobimy. Dobra. Taratarata. Tutaj jest włączone, tutaj też jest włączone. Dobra, rozlewa, bo myślałem, że będzie taki problem przez chwilę, że nie będzie mi rozlewał. Ale to przecież tekstura nie ma nic do tego, bo po prostu to łapie jako nawożenie. No i dobra, mogę w sumie to podnieść i złożyć. Pary prezydenckie. Kurde, biegło. A, bo on teraz z parstkami sobie zaczyna... Jak on ma? Masy jeździć, a Fent jedzie jeszcze w kółko drugie. No i wtedy Fent też zacznie już paskami jeździć. Wiem, że ta gnojowica może tak trochę nieładnie wygląda. Że trochę jest po orce, trochę jest po tym posianym już. No ale trudno. Ja nic na to nie poradzę. A przecież nie będę czekał. Nie będę czekał z siewami, aż rozleję gnojowicę, tak?
No to wtedy to w ogóle bym musiał po odcinku bardzo dużo czasu siedzieć, a tak idzie to w czasie odcinka zrobić i jest pięknie. Dobra, dobra. Dobra, opuść to. V i B. No i wyleję tyle, ile mam. Puszczę sobie GPS-a, no bo i tak muszę jechać do góry, tak jak teraz. I potem GPS-a sobie obrócę i będę jechał tak, jak pole 16 idzie. No bo tak trzeba będzie rozlewać. Bo innego sposobu tutaj nie ma. No, o, problem jest, powinien zostać wkrótce zatankowany. No dobra, to się go wkrótce zatankuje tam kiedyś. Ale widać, że trochę dostaje w dupę. W sumie ten też by dostał pod tą górę w dupę. W ogóle fajnie widać, jak w tych wężyków wylatuje woda, nie? Woda, gnojowica. No i dobra. To takie jedzie w sumie na pół beczki, więc to tak trochę dziwnie wygląda. No i teraz do końca muszę jechać. Wiadomo. Dobrze, gnojowica się zatrzymuje, no bo jakbym tego moda nie miał. Dobra. Trzeba wyłączyć gnojowicę, bo już wyżej nie podjadę. Ty idziesz? Czy nie? No, przyjdę później. No to przyjdź później. Chyba, żebym ci mówił. I kasę. Przyjdę za pół godziny. No później może. Tam jeszcze nikogo nie ma. Myślę na razie z klubem. Czy ja klikuję w stanie? Cofaj tam szybciej, bo nie ma szans. A patrz, kurczę, w tym miejscu. Ile on tam ma maszyn? On tutaj ma dużo maszyn, 9 ton jeszcze. No to starszy, spokojnie. A mi chodziło o 20 minut jeszcze do końca kursu. A Fint? Fint ma niby godzinę. A dobra, to ja sobie ogarnę tutaj. Bo te płocinki będą się ogarnąć, więc jest. Więc ten będzie miał się, a nie się. Dobra. No i poszli szybko i wściekło. Trzeba zapalić silnik. Super, że to zawsze mi to nie działa to. Niby było opuszczone, ale jednak się podniósł. Nie wiem. Dziwna sprawa. Teraz to wiem, że podniosłem, bo kliknę. Ale wtedy czym się podniósł? Nie wiem. No i fajnie to wygląda, że Płowoszowski już się zasiana prawie. A, 16 to tak sobie powoli, powoli. Powoli coś tam rośnie. To co, GPS tu? Jedźmy dalej.
Tą znajomicą. Adapter w dół. No i lecimy dalej z tą znajomicą. Aha, bo ja to tak w sumie na pół beczki, bo nie wiedziałem o tym nawet. Albo to było trochę w zboże było wjechane. Nie wiem w sumie jak to było nawet. Myślałem, że to jest całe tutaj, ale widzę, że jednak trochę tylko na pół beczki takiego rozleją. Oczywiście tekstura się robi cała, ale leje na pół beczki tylko. Więc okej. Okay. Więc ten przejazd zrobię i właśnie nie wiem, czy jak go powinienem zrobić w sumie całego. Jo, zrobię. Czyli tutaj poprzecznik zostanie, tak? W sumie tylko do Sianego muszę dojechać. A i dobra, dojechałem. Udało się. No bo Siane to wiadomo. Siane ma 30 metrów, bo to jest 2 razy 15, tak? Więc on ma 30 metrów poprzecznik tutaj jest zrobiony. No a Peczka ma 36 metrów szerokości, więc... Dobra, 16 minut odcinka, więc spoko. W sumie mogłem... Nie, zrąbałem. Jak wlazłem na kompa tej... To już bym miał pół godziny przesłanego. A nie, w sumie nie wiem, czy bym zdążył, czy nie. No, a on ma ty, co najpierw przejazd. Na pewno. No i dobra, wjazdek. No, gospodarka. Miniaturka. Wiem jaka. Myślę, że klasik będzie na miniaturce z beczką. A w jakiej pozycji? No. O, jak to będzie wyglądać na miniaturce, tego nie wiem. No bo jeszcze czas na miniaturkę. No, 710. No to gdzie? 680. 1000 litrów będzie coś takiego. W sumie mogę sobie tym Fendem zjechać, bo ja jak go teraz nie zwiozę, to ja później go nie zwiozę. Po odcinku bym go zwiózł, ale przejadę się trochę Fendem, bo Fend jest szybki, więc nie ma problemu. Przy okazji sobie zobaczycie tutaj szóstka, jak idzie postępy siebu. Został mu jeden w sumie długi przejazd i potem coraz krótsze będą się robić. Więc to będzie jakoś szło. No i Fendem to można jeździć, no. 63 godziny. 41 godzin ten Fend ma nabite. Ale on był jako pierwszy ciągnik kupiony, mój większy. Też teraz Fend trochę odpoczywa. Trochę w kulki sobie wali. Bo Fend to głównie teraz tylko lata z przyczepą. No w sumie tylko z przyczepą lata, no bo z niczym więcej. A na początku to była przyczepa i ciemnik, bo... Innej sprzętu nie miałem do niego. W sumie on całe życie tylko z silnikiem i z przyczepą na to, więc... Można powiedzieć, że tak... Lekko... Jakby to powiedzieć? Lekkie życie miał. A klasa od razu, na pierwszy ogień był huk i potem cały czas sobie z silnikiem jeździ. No i teraz gnojowicą go dopadły. No bo nie miałem fajnego ciągnika do beczki. Znaczy, miałem i John Deere'a i Fenda, ale Fend sieje. Więc już odpada, więc zostałby mi John Deere'a. John Deere'a ostatnio robiłem gnojowica. A Klas ma tylko 5 koni chyba mniej niż John Deere. Ma 445. A John Deere ma 450, więc... Jest to tylko 5 koni różnicy. No i dobra, full prędkość jest, 53 jest. I teraz jakby to rozlać, tą gnojowicę. Chyba się rozłożę tutaj, za skanią. I pojadę tam do tyłu do Fenda. Chodzi już się tu z górki, tak, nie? No i dobra, to się będzie dało jakoś powoli. Jak tu dzi... A tak, GPS upada, no dobra. Ja GPS-ka teraz nie potrzebuję, wiem, bo ja będę chodził naokoło, na rękę, więc... Dobra, opuszczone i teraz włączone i login. Teraz tylko, żeby z drzewo nie przywalić. Dobra, naciągnę tą beczkę jakąś. Jakoś. Nie jakąś, tylko jakoś.
Czemu jakąś powiedziałem? Przez beczkę to jest Simpsona. Nie, no, Samsonic, ale... Ale Simpson lepiej brzmi. A ja sięgnę tą beczką aż do samej wieży? Tak, do samej... Do tej samej wieży ciśnień. Tutaj będę miał rozlany aż. Więc spoko luz. Do samego zakrętu? Tak. Więc 36 metrów to jest idealnie. Ale nawet nie wiedziałem, jak tworzyłem pole. Pewnie trochę gnojbicy zwraca przez to, że jadę 15 na godzinę. Bo ile tu metrów w ogóle wychodzi? A tu 19 jest lane. A tam było 14 w jednym miejscu. A teraz trochę mniej będzie chyba lane, bo... Bo tutaj jest trochę lepszy nasos. Ale nie, no też... Dobra, przejadę tu górą jednak. Musiałem do samego dołu jechać, ale nie ma sensu, bo potem nie chcę się trafiać pod tą górkę. Więc muszę jechać tak. Potem jeszcze jedną beczkę będę miał tam na dole do przejazdu. I widzę, że to będzie kaput. O, tu jest chyba zbyt duży skos, bo już beczka nie ogarnia. No, zbyt duży skos tam był. Bo już nawet beczka nie ogarnęła. 6000 litrów. Teraz pytanie, czy ja się zmieszczę koło tego silnika, czy zachwacę niego. A, dobra, jednak przeskoczyła beczka. Myślałem, że będzie jakiś większy problem, ale jednak nie było. Więc to mi się podobają. O, ale tutaj ten skos będzie piękny. Tutaj trzeba beczkę podnieść i składać powoli. A Fenda jakoś tutaj uratować. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Nakręci? Jo, nakręci. Teraz już nakręci. Zresztą jak tutaj już będzie zasiany ten kawałek, to ja zdążę zwrócić drugą beczką, więc nie będę już tego oglądał prawdopodobnie. Powinien się tutaj chłop ogarnąć. Z tym kawałkiem. A tutaj droga, trawy w sumie na środku nie rysowałem, bo nie wiedziałem, czy to ładnie wyjdzie, czy nie. Więc zostawiłem tako tylko namalowane. No i dobra, trzeba to jakoś rozlać tam najwięcej na tym polu. Bo mamy ile? 22 minuty? No to chyba ostatnią beczkę zrobię i tyle. A resztę poza odcinkiem sobie wyleję. Bo zostanie mi tylko poza odcinkiem tutaj to rozlać i tutaj dokończyć. Więc na jednej beczce powinienem prawie całe to zrobić. Albo może i całe. Zależy jak będzie szło z tą beczką. To wszystko zależy jak będzie szło z beczką. No ja sobie ją naleję całą. Tą ostatnią wyleję na odcinku. A resztę poza odcinkiem będę wylewał. Krowy 81 jest, więc... Nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka. No bo od ostatniego odcinka czas był tylko przesunięty o może pół godziny. Nie wiem sobie na które tam godzina była w poprzednim odcinku. Ale od razu wyszedłem z serwera i nie klikałem. Więc może na tej była to co jest teraz. To tam parę minut z tyłu oczywiście. No. I tak to jest. 43 minuty? No dobra. 46 minut. Dawaj, dalej. Muszę tutaj trochę większy łuk zrobić. No nie aż taki, ale... No taki większy łuk zrobiłem, że w ogóle w komuś przyzwoniłem. To też jest dobry pomysł. Bo za późno zacząłem skręcać, bo mało FPS-ów miałem wtedy. Co ja żebym tu za kurwa naklikał jakieś? No teraz bym zrobił elegancko, nie? Chciałem poprawić sobie kombajn, a zepchnąłem go z karpy. No dobra, niech jest fajne. Zaraz będą żniwa, więc... Zaraz będą żniwa za... w sumie pół roku, można powiedzieć.
Bo jest środek wiosny? Czy to będzie gdzieś kwiecień? W sumie bardziej maj. Początek maja chyba bardziej. No a we wrześniu będzie kurzone. Początek października pewnie. No więc pół roku, nie? Dobre pół roku. No i dobra, to jest 280. Który? To jest 200. Jaki dwie? Czemu 200? Przecież to jest odcinek numer 100. 127 chyba. Chyba tak. No i teraz będzie dużo siedzenia między odcinkami na Fedrunie, ale to ja wiedziałem o tym. Albo po prostu zacznę robić timelapse z tych ostatnich odcinków i tyle. No ja i teraz tutaj dokończę ten najwięcej ten przejazd. A, bo ja GPS-a mam tutaj odwróconego. Myślę, że... Dobra. Już teraz wszystko wiem, o co chodzi. Bo ja GPS-a mam pod tamte przejazdy, na z tamtej strony ustawiony. A tutaj jeździłem bez GPS-a i se zapomniałem. Mówię, teraz te GPS-a szybko w locie włącza, a on jedzie prosto dalej, nie? Mówię, co tu teraz grane jest? Dobra, tyle wystarczy tutaj dolać. Bo tyle mi chodziło. Aha, czyli 1000 litrów mi gnojowicy zabrakło tylko, żeby dolać tutaj do końca. Dobra, dawaj, 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 klas. Już nie masz górki, no. Jak tak będzie gnojowica spierdzielać, to na pewno. Tu jest zbyt duży skłon. Dlatego tam gnojowica nie łapała, ale no już nie będę tego poprawił, bez przesady. Tutaj zrobiłem sobie po prostu trochę większy nakład, żeby beczka dotykała ziemi, no bo jak nie dotyka ziemi, no to ona to nie leje. Teraz pytanie, co z Fendem? Czy przejedzie? Powinien przejechać obok mojej beczki. Powinno te kolance sobie podrzucić. Albo i chyba nie. Albo i będzie konfrontacja. Muszę cofnąć. O, widzi ta? Myślałem, że tak te kolanca poskoczy, ale już był za blisko kolega. Kolega Svenda był za blisko już. I już nic się nie dało zrobić. No i tak to musi być. I gdzieś tutaj było. Bo to na dwa przejazdy jest beczka. Gdzieś tutaj muszę jechać. Gdzieś tak muszę jechać tutaj z tą beczką, bo nie wiem, gdzie tu jest koniec. No widzisz, tak. Jak jadę po tym samym, co jest nasiane, to już mogę trochę większą dawkę gnojowicy dać, ale jak to. No taka ciekawostka w sumie mała. Ale dobra, no. Może jednak zrobię to? Nie marnuj gnojowicy, majster. 7000 litrów. No może być ciężko zrobić ten przejazd. Albo i nie. Jest dosyć krótki, więc. No, ale widzę, że beczka już ma za duże lance i już nie daje rady. Dobra, dałem radę jednak. No dobra, ja muszę tutaj trochę pomóc koledze. Pomogę mu trochę, nie będę taki już. Wyciągnę go stąd. No kurde, bym cofał i cofał i nie wycofał, nie? A tak tu, żeby kolegi nie denerwować na tych krótkich, to ja mu to zasieję. Te krótkie mu tutaj zasieję. Do tego przejazdu, bo dalej nie.
Ale zawsze to już parę przejazdów będzie miał mniej, nie? Będzie miał raz, dwa, trzy, cztery, chyba z pięć przejazdów mniej. A pięć przejazdów, on by tutaj strasznie dużo kręcił, więc dużo czasu by mu to zajęło. No jakieś 30 punktów mi tu przeskoczyły mu. Doleję tą beczkę? Doleję, dobra. Ale tam u góry już nie będę tego rozlewał, no bo bez przesady. Teraz będę się tylko tu przyjechać. No i tutaj dolać ten kawałek. Ten kawałek tutaj do zboża będę musiał dolać i tyle. A on jeszcze nie cofa? Nie cofa jeszcze. No i potem tylko GPS tutaj od tego... Nie Pacyfiku, tylko od tej wieży ciśnień. No i potem już... Myślę, że to już te dwie beczki wyjdą. Ale to ja sobie po odcinku rozleję. Może coś takiego? Dobra, taką mnie tylko chyba zrobię. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.